Cześć, witam was w pierwszym odcinku z serii Cyberpunk 2077. Gram na ustawieniach wysokich, graficznych i teraz to będzie scena z samochodem. Nie mam niestety polskiej wersji, ale są napisy chociaż. Muszę jeszcze... Tak, powodzenie. Już nie dawałem tego pierwszego intro gry, już nie będę tak przedłużać tej serii. Też będę oczywiście mało cięć stosował w tej serii, ale... Ale będę i tak pewnie stosować jakieś przyspieszenia, ale głównie... otoczenie gry będzie na podstawie muzyki samej gry, a nie z montażu. Dobra, i hakujemy teraz. Tutaj będą teraz dwie opcje dialogowe, ale... Ale to i tak to samo się skończy. Spoiler, policja teraz... zaraz mnie zabierze. Tak, bardzo gładko. Nareszcie zławią Gamoniu. Nie tym razem, uciekamy. Nic bardziej mylnego. No i tak jak powiedziałem. Znaczy już spoilerami nie zaskoczę tak czy tak, bo... Trochę po premierze to mówię, tak czy tak. No i na ziemię. Niestety nieładne przekleństwa są w tej grze. Tak, niczego się nie nauczyłem. I oczywiście ja wcześniej też grałem. Ale nie całą grę, tylko część jeszcze przed odcinkiem testowałem. Tutaj nic nie odpowiadam. Co teraz? Nie będę zbytnio przeskakiwać w tych scenach, ale może jakiś komentarz jeszcze stworzę. Tu w ogóle jakiś sumo był, nie wiem dlaczego ta postać tu jest. Widać, że jakiś gościu z Arasaki. Mierda. No, 3 tygodnie później. Dobra, ja też. To nie miało się prawa udać. Po Bożemu. You hang at the Coyote.
No i tutaj będę udawać, że ja wiem, o co chodzi niby. Chociaż tak naprawdę nie. Po prostu taki roleplay tutaj zrobiłem wcześniej. Oczywiście to jest komentarz live, ale mówię jak wcześniej ten nienagrany gameplay. No to oczywiście pierwsza jest wymuszona opcja dialogowa. Dobra, obiad. Chociaż lunch to po polsku niekoniecznie musi być obiad. Po prostu coś w porze 12 czy coś. No, niezbyt gościu, ale gdzie jest opcja wstawania? I o dziwo jeszcze nie spotkałem żadnego buga w tej grze, poza znikającymi apteczkami. Więc na razie jest nieźle. No tu powinien być śmieszne bugi w tej grze, jak widziałem z innych gameplayów. No i to jest też główne intro, drugie. Ten wąs zrobiłem beznadziejny. Ale nie wiem, czy to jest kustomizacja w trakcie gry możliwa. Tak jest, samuraju. No, intro też już pamiętałem, więc tutaj nie było wiele do komentowania. Idę teraz wypuścić kota. Jak to załatwiłeś? O, wcześniej nie zauważyłem, że to jakaś maskotka psa jest. Militech? Jack, we're talking classified military grade shit here. How'd you get it? Debug. And our girl made a couple adjustments. Why? Think she knows better? T-Bug to jest ta dziewczyna z tutorialu i też będzie pomagać w misjach. Głównie przez telefon. Militech? Jack, we're talking classified military grade shit here. How'd you get it? Bo ja nie widzę tego chipu. Tutaj chyba się scena co chwilę ta sama ładuje. No tak, a mówię, że nie ma bugów. za długo... co tu się dzieje? O! Teraz zadziałało. Po prostu kilka razy spację nacisnąłem, ale nie wiem. No? No to wezmę, bo ja nie wiem, czy jakbym pominął samouczek, to bym nie dostał może apteczek.
No i tak ten prosty samouczek, więc raczej tego nie będziecie oglądać. To już skipnę w montażu. Dobra, wracam do misji. Fikserka dała ci jakieś wskazówki? Wcześniej też używałem tej opcji dialogowej, ale ciu. Dobra, starczy tej fabuły, trzeba coś zrobić. A i tak nie mam tych... Jak to się nazywało? Apteczek już nie mam. Za każdym razem mi się to buguje, nie wiem jak to się naprawia. Chyba coś nacisnąłem. Sandra Dorset. Targets Biomon went mute a couple hours back. Suspected abduction. Target could have possibly flatlined already. Not sure you're in time. We're in time, Buck. We. Sure you're on phone, but that'll make you any less part of the squad. Squad. Charming. Bardzo urocze. Uspokójcie się. Calm the hell down, both. Almost there. Yeah, Buck. You focus. Dobra, poprawiłem sobie trochę klawiatury, żeby nie było tego aż tak słychać. Idź za Jackiem, dobra. Jackiem oczywiście. Wchodź już szybciej. A, i teraz muszę drzwi otworzyć za pomocą hakowania. No i dobra.
Strefa zagrożenia. Jakieś itemy są. To nie ona. Ale masakra swoją drogą. Co oni robią z tymi ludźmi? Dobra, otwieram. Teraz muszę się skradać, żeby pokonać innego gościa. F. No i już schowany. Ciekawe, czy oni rzeczywiście się budzą, jak ich obezwładniam normalnie. I po prostu na ziemię. To chyba jeszcze nie był ten pokój tam, gdzie chociaż nie wiem. Tam już są przeciwnicy. Idą. Kurde, słaby ten pistolet, strasznie. Znowu nie ma apteczek. Może to wcześniej był bug, że miałem apteczki, nie wiem. Nie podchodzą? Aha. Wow. Hurra! Aha. Dobra, to było dość łatwe. Czy nie mam prawie już HP? O, granat leci. No, C, co jest? Nie mogę się... Nie mogę się ukryć.